Cześć Państwu, nazywam się Jacek Rysiewicz, jestem pracownikiem Instytutu Filologii Angielskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zajmuję się dydaktyką języka obcego, języka angielskiego i również prowadzę badania nad akwizycją, nad uczeniem się, warunkami, w jakich to się dzieje, uczenie się języka obcego. Dzisiaj będziemy W tym webcaście będziemy mówić o takim bardzo ogólnym zagadnieniu, mianowicie czy warto uczyć się języków obcych, to znaczy czy warto być poliglotą i w jaki sposób to osiągnąć. Przejdźmy może do pierwszego punktu, o którym będziemy mówić. Powiemy sobie, dlaczego warto uczyć się języków obcych, jak język obcy wpływa na nasze myślenie i postrzeganie świata, bardzo krótko. Następnie, dlaczego nauka języka ojczystego jest taka łatwa, a obcego sprawia nam takie ogromne trudności. Następnie, powiemy sobie, wprowadzimy takie rozróżnienie pomiędzy tym, czym jest akwizycja języka, a czym uczenie się języka. Wytłumaczymy sobie ten termin akwizycja, który się nieodłącznie nam chyba kojarzy z działalnością merkantylną na razie. Następnie zajmiemy się tym, czy każdy może nauczyć się języka obcego, czyli czy każdy może go opanować w takim mniej więcej stopniu jak język ojczysty. Tu są pewnego rodzaju warunki takie brzegowe, które trzeba spełnić. Powiemy sobie krótko, od czego zależy powodzenie w nauce języka obcego. Wymienimy kilka grup czynników. Spojrzymy na potrzebę diagnozy zdolności językowych. O tym krótko powiemy. O tym zresztą, o zdolnościach językowych będziemy mówili w następnym webcaście, który będzie poświęcony w całości zdolnościom językowym. I chyba w ostatnim, przedostatnim punkcie postaramy się zdefiniować, co to znaczy, że znamy język obcy. I zobaczymy, że różne osoby w różny sposób znają język obcy, bo do różnych celów go potrzebują. No i na końcu powiemy sobie bardzo krótko o tym, jak najlepiej uczyć się, nauczać języka obcego. Oczywiście nie będę tutaj dawał żadnych rad, tylko w takich ogólnych bardzo, bardzo zarysach. Więc dlaczego warto uczyć się języków obcych? Gdy zadam to pytanie, najczęściej wymieniane powody, które Państwo podacie, to podróże, prawdopodobnie, nawiązywanie kontaktów z obcokrajowcami, potrzebny język jest do pracy, więc to jest jeden z powodów, czytanie literatury w oryginale, czy też na przykład turystyka. To są te najczęściej wymieniane powody. Ale są również inne, mniej wymieniane i bardzo rzadko sobie uświadamiane, i na tym się troszeczkę skupimy. Nazwałbym je pierwszą grupę nazwałbym tak zwaną ogólnorozwojowymi powodami. Po pierwsze, osoby, które znają kilka języków obcych, albo które zaczęły uczyć się języka obcego, charakteryzują się czymś takim jak elastycznością poznawczą, czyli cognitive flexibility, która polega na tym, że w łatwiejszy sposób integrujemy informacje z różnorodnych źródeł o różnym charakterze do nas docierających i pozornie sprzecznych. To nam daje ta jakby dodatkowy wymiar tego drugiego języka, który poznajemy albo który znamy. Następnym powodem jest świadomość językowa, języka pierwszego, tak zwane language awareness. Osoby, które znają więcej niż jeden język albo uczą się języka drugiego, lepiej rozpoznają niepoprawne struktury, czyli potrafią mówić o języku, czyli używać metajęzyka i tym samym lepiej nazywać, rozpoznawać te konstrukcje, te struktury, które są niepoprawne w ich języku. Nie tylko czuć, że są niepoprawne, ale być w stanie powiedzieć do pewnego stopnia dlaczego. Następnym aspektem świadomości językowej to jest to, że ucząc się języka obcego, uzmysławiamy sobie tak zwaną arbitralność znaku językowego. To znaczy, że
Wyraz, który istnieje dla nas jako dźwięk i jako znaczenie, dochodzimy do takiego uświadomienia sobie niekonieczności związku pomiędzy dźwiękami, które wypowiadamy, a tym, co te dźwięki znaczą. Bardzo łatwo doprowadzić się w języku ojczystym na przykład do takiego pytania, zaraz, zaraz, to jest po co? Dlaczego tak? Dlaczego stół? Kiedy kilka razy powiemy na przykład sobie bardzo głośno, 50-60 razy powtórzymy stół, 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 stół w różnych modulacjach, z różnymi intonacjami itd., itd., w pewnym momencie dojdziemy do takiego uczucia, że w zasadzie nie wiemy, o czym mówimy, bo ten związek, który jest arbitralny pomiędzy dźwiękiem a znakiem, został przez tą właśnie taką, to powtarzanie ciągle jakby rozerwany. I to ta świadomość językowa doprowadza nas do refleksji nad znaczeniem słów w różnych językach, która u osób uczących się języków obcych jest o wiele większa. Następny aspekt to świadomość tego, że kategorie gramatyczne, jak i również kategorie semantyczne są do pewnego stopnia nieprzekładalne. Nie można jednej kategorii gramatycznej w jednym języku przełożyć bezpośrednio na kategorię gramatyczną w drugim języku. Weźmy chociażby coś takiego jak rodzaj, prawda? W języku polskim znamy trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki. Tak samo jest też w języku niemieckim. W języku angielskim rodzaju w zasadzie w ogóle nie ma na rzeczownikach. Jest on czasami tylko sygnalizowany, powiedzmy, w zaimkach osobowych. Czasami w pewnych rzeczownikach, które mają formę żeńską i formę męską. Natomiast angielski jest pod tym względem bardzo, bardzo, bardzo taki ograniczony jakby. Ale nie jest tak zawsze, bo na przykład kiedy spojrzymy na język tak zwany dyrbal, chyba jak któryś z afrykańskich albo australijskich języków aborygeńskich, już nie pamiętam, tam rodzaj to niekoniecznie oparty jest na różnicach płci, powiedzmy, tylko na zupełnie innej kategoryzacji. Na przykład jedna z tych kategorii w tym języku dyrbal obejmuje, jak macie Państwo podane, obejmuje bardzo ciekawą kategorię, mianowicie kobiety, ogień, wodę i inne niebezpieczne rzeczy, tak? Other dangerous things. Następną kategorią taką bardzo ciekawą to jest liczba. W językach europejskich mamy w zasadzie liczbę pojedynczą i mnogą. Prawda? Ja i my. Więcej niż jeden to jest liczba mnoga. Ale na przykład w języku kwajo jest liczba pojedyncza, jest liczba podwójna, jest liczba więcej niż podwójna i jest liczba mnoga, powiedzmy od, nie wiem, od 10 czy 12 rzeczy. Następną bardzo taką ciekawą, wybraną przeze mnie jest kategorią gramatyczną są kierunki. To jest też dosyć ciekawe. Na przykład język Kuk Tajore, używany przez aborygenów w północno-wschodniej Australii, nie ma nazw na prawo i lewo, natomiast określa położenie przedmiotu w stosunku do osoby mówiącej, używając kierunków geograficznych, czyli na południe ode mnie, na północ ode mnie, na wschód i na zachód. To jest też do pewnego stopnia związane z warunkami, w jakich aborygeni tam żyją, gdzie nie ograniczają ich lasy, tam jest ogromna, wielka przestrzeń. Tutaj by dochodziła do głosu taka hipoteza Sapira i Whorfa, która mówiła, że język jest odzwierciedleniem świata fizycznego, w którym żyjemy. Następną jakby kategorią taką to są czasy, prawda? Wszyscy uczący się języka angielskiego narzekają na ogromną ilość czasów. Otóż nieprawda, proszę Państwa, w języku angielskim istnieją tylko dwa czasy. Czas teraźniejszy i czas przeszły. W polskim mamy trzy.
Ale są na przykład takie języki Indian amerykańskich, które są bezczasowe, albo może nawet byśmy powiedzieli wieloczasowe. Znaczy, wszystko, co chcemy powiedzieć, obojętnie jaki czasownik, musimy go konkretnie określić i ustawić w danym momencie czasowym, czyli na przykład na 2 godziny przed wschodem słońca, chwilę po zachodzie słońca, chwilę po tym, jak słońce było w zenicie, coś się stało. Czyli w zasadzie nie ma czasu, ale każdy czasownik jakby określający akcję ma ten jakby taki dodatek na swoim wyrazie, który określa dokładnie wtedy, kiedy ta czynność miała miejsce. Kategorie semantyczne wchodzące w świadomość językową, określanie ruchu na przykład, sposobu chodzenia w języku angielskim, różnego rodzaju sposoby chodzenia, tu sąte, tu scurry na przykład. Czy też tu Wade, powiedzmy, nie muszą mieć swoich odpowiedników dokładnych w języku rodzimym. I to nam daje pewnego rodzaju taką świadomość, że ponieważ musimy to opisać w pewien sposób, używając fraz, że jakby angielski pod tym względem jest bardziej jakby taki syntetyczny. Następne to opisywanie rzeczy, na przykład angielski, japoński. Angielski patrzy bardziej na kształt, japoński bardziej na materiał. Postrzeganie koloru jest również bardzo typową kategorią semantyczną, która się różni w zależności od języka. Z innych powodów, dla których warto uczyć się języków obcych, to na przykład sprawności językowe. Udowodniono, badania naukowe pokazały, że znajomość czy też uczenie się języka obcego przez dzieci, czy też dzieci bilingwalne, lepiej czytają. Uczą się czytać szybciej. I tak samo dorośli też lepiej, szybciej i sprawniej czytają teksty dłuższe, krótsze, lepiej je jakby obejmują. Na język pisany z kolei wpływa również znajomość języków obcych i uczenie się języków obcych, bo wykazuje on bogatszą strukturę tekstu oraz lepszą organizację wypowiedzi osoby bilingwalne posiadają. Język mówiony jest bardziej sprawniejszy, bogate słownictwo, wydajniejsza składnia, wrażliwość na idiomatykę, dbałość o estetykę i higienę językową osoby bilingwalne posiadają większą. Z innych takich powodów to wymieniłbym również postawy i sądy. Wydaje się, że osoby bilingwalne, czy też uczące się języków obcych są bardziej otwarte na zmiany, są bardziej tolerancyjne i bardziej ciekawe świata oraz ciekawe innych. Tutaj można by porównać do znajomość języka obcego, można by porównać do wycieczki w mieście, które znamy, w Poznaniu, na przykład tak jak dzisiaj. Poznań mi się otworzył w nowym wymiarze, tutaj, gdzie przez Starołękę zawsze przejeżdżałem, a tutaj, kiedy musiałem się zagłębić w tą plątaninę uliczek, otwarła się dla mnie jakby no, zupełnie nowa przestrzeń tego miasta. I tak samo jest ze znajomością języka obcego i uczeniem się języków obcych. Otwierają nam się nowe horyzonty, nowe perspektywy. Czym jest może teraz akwizycja języka, a uczenie się języka? Wprowadźmy rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma terminami. Zacznijmy od bardzo prostej obserwacji. Każdy rodzic jest w stanie stwierdzić, obserwując swoje dzieci, że te uczą się języka łatwo i szybko, natomiast ja nie mogę się nauczyć języka obcego, idzie mi to wolno i uczę się go z trudnością. Jest to taka bardzo, bardzo potoczna obserwacja. I oczywiście prawdziwa, ale prawdziwa tylko do pewnego stopnia, mianowicie tak. Kiedy dzieci uczą się łatwo i szybko, to mamy na myśli język ojczysty, J1, tak? Natomiast mówiąc o dorosłych, że uczą się języka z trudnością i wolno, oczywiście mamy na myśli język obcy, bo ci dorośli, kiedy byli dziećmi, tego języka swojego ojczystego nauczyli się równie szybko jak te dzieci, które teraz obserwują. Z tego nie jest to zbyt ciekawa obserwacja, z której można by zacząć. Ciekawszymi pytaniami byłyby te, które się teraz Państwu pokazały, mianowicie. Czy dzieci nauczą się języka obcego równie łatwo i szybko jak języka ojczystego? Oraz czy dzieci nauczą się języka obcego, języka drugiego, łatwiej i szybciej niż dorośli? Przejdźmy teraz do
właśnie tego, czym jest akwizycja języka, czym jest uczenie się języka. Akwizycja, proszę Państwa, pojawiła się jako termin w językoznawstwie przed tym, zanim domokrążcy zaczęli chodzić po naszych domach, akwizując, że tak powiem, różnego rodzaju towary, które chcą nam sprzedać. Przez akwizycję języka ojczystego, przez akwizycję języka rozumiemy taką naukę języka, która doprowadza do opanowania języka ojczystego. Natomiast uczenie się języka, mamy na myśli uczenie języka obcego. I te procesy są zupełnie różne. Spójrzmy na nie pod kątem świadomości procesu, czyli czy wiem, co się dzieje. Dziecko, ucząc się języka ojczystego, nie ma świadomości procesu. Osoba dorosła, czy też osoba ucząca się języka drugiego, języka obcego, ma tą świadomość pełną i czasami bardzo bolesną. Stopień opanowania języka ojczystego, czyli ten produkt akwizycji, jest zawsze perfekcyjny. Nie ma nikogo, żadnego człowieka na świecie nie ma, który byłby oczywiście normalnie się rozwijającym człowiekiem, który nie opanowałby swojego ojczystego języka, pod warunkiem oczywiście, że został wyeksponowany na ten język, to znaczy, że miał warunki do nauczenia się go. Natomiast stopień opanowania języka obcego nie jest nigdy perfekcyjny, jest zawsze niedoskonały. Wobec tego odwrotnie, niepowodzenie w języku ojczystym, w akwizycji języka ojczystego jest niespotykane, natomiast w języku obcym jest bardzo częste. Zróżnicowanie procesu samego uczenia się, akwizycji języka jest niewielkie. Wszystkie dzieci na całym świecie uczące się różnych języków ojczystych przechodzą przez mniej więcej takie same etapy. To jest bardzo ciekawe. Natomiast uczenie się języka obcego jest bardzo zróżnicowane co do produktu, czyli co do tego, w jakim stopniu ten język opanowaliśmy, jak również co do dróg dojścia do tego opanowania. Intuicja językowa osób, które opanowały język ojczysty, czyli przeszły przez akwizycję języka, jest pełna i bezbłędna, natomiast nasza intuicja językowa dotycząca języka obcego jest albo bardzo wysoka, albo bardzo niska. Nawet osoby znające język obcy bardzo dobrze, tak jak ja uważam, że znam bardzo dobrze język angielski, nie powiedziałbym, że moja intuicja językowa w języku angielskim jest perfekcyjna i podobna do native speakera. Zdecydowanie nie. Więc w akwizycji językowej formalna nauka jest zbędna i niepotrzebna i wobec tego w ten sposób nauka języka się nie odbywa. Ona się odbywa przez jakby wchłonięcie tego języka. Natomiast w nauce języka obcego jest ona czasami pomocna, a czasami wręcz niezbędna. Informacja zwrotna, czyli czy następuje poprawianie błędów na przykład, w akwizycji jest nieistotna i zupełnie niepotrzebna. To jest bardzo ciekawe. Jesteśmy skłonni sądzić, że dzieci uczą się języka ojczystego przez akwizycję dlatego, że poprawiają ich dorośli. Nieprawda. Dorośli na ogół poprawiają tylko tak zwane dirty words, czyli brzydkie słowa i może wymowę. Natomiast wszystko inne, jak pokazały badania, nie ma żadnego wpływu na to, przez jakie etapy nabywania tego języka dziecko przechodzi. Zawsze dla wszystkich dzieci są one takie same. Natomiast informacja zwrotna, czyli poprawianie błędów osób uczących się języka obcego, jest, to jak mówiłem, pomocna i wręcz niezbędna. Ostatnia, bardzo ciekawy aspekt to rola afektu, czyli emocji. W języku ojczystym emocje w żaden sposób nie wpływają na akwizycję, czyli na proces. Natomiast w języku, w uczeniu języka obcego ta rola afektu, emocji jest ogromna. Chyba największa jest rola lęku, strachu przed ośmieszeniem się, strachu przed odezwaniem się, przed zrobieniem siebie, no powiedzmy, głupa, tak, powiedzmy w ten sposób, i tak dalej, i tak dalej. Co wobec tego odróżnia akwizycję języka ojczystego od nauki języka obcego? Nieograniczony czas ma dziecko uczące się
nabywający język ojczysty. Natomiast ucząc się języka drugiego, ten czas raczej mamy ograniczony do lekcji w szkole, do czasu, który poświęcamy na naukę i tak dalej, i tak dalej. Ekspozycja na język, więc w akwizycji jest ogromna, całościowa, holistyczna, totalna, byśmy powiedzieli. Dzieci otrzymują lots of comprehensible input, czyli wszystko, co dostają od dorosłych ich otaczających ze swojego środowiska, jest tak zwanym comprehensible input. Natomiast w nauce języka obcego ta ekspozycja na język jest ograniczona tylko do tego momentu, kiedy odbywa się nauka formalna, albo kiedy spędzamy czas na nauce języka obcego, albo gdy słuchamy radia, telewizji, nagrań itd., itd. Następny czynnik to brak presji środowiska. Nikt dziecka w procesie akwizycji języka ojczystego nie przymusza, nie zadaje mu zadań domowych, nie robi mu testów. Natomiast tak się dzieje w nauce języka obcego. Wcześniej czy później zawsze dochodzi do tego egzaminu, prawda? Tym egzaminem może być nawet odezwanie się i odpowiedź na pytanie excuse me, how to get to the old market square w Poznaniu, tak? Nieświadomość procesu, o którym już mówiliśmy. W kontekście tego chciałbym dosłownie chwilę powiedzieć o tak zwanej hipotezie okresu krytycznego, która się pojawiła w latach 60., 70. Mianowicie naukowcy wysunęli taką hipotezę, że jeżeli dzieci tak dobrze uczą się i tak bezbłędnie uczą się języka ojczystego przez akwizycję, to może wobec tego równie dobrze w tym okresie, kiedy się uczą tego języka, uczyliby się języka obcego. Innymi słowy, zwrócono uwagę, że wysunięto taką hipotezę, że młodsze dzieci będą się uczyły sprawniej języka obcego do pewnego okresu swojego życia. Ten okres ustalono na mniej więcej 11, 12, 13 lat. Czy tak jest naprawdę? Czy młodszy znaczy lepszy? No, nie do końca się tak okazuje, że tak jest. Dzieci na ogół uczą się dosyć nieefektywnie i to wszystkiego, nawet łącznie z związaniem sznurówek w butach, nie mówiąc o języku obcym. Szybko się męczą, mają krótki zakres uwagi, dekoncentrują się, podlegają częstym fluktuacjom emocji, czy też zmianom nastroju. Dorośli pod tym względem, wydaje się, przewyższają dzieci zdecydowanie i mają inne nabyte w trakcie rozwoju swojego osobowego umiejętności, takie jak analityczne myślenie, dedukcja, wyciąganie wniosków, uczenie się przez analogię, które mogą wykorzystywać w nauce języka obcego, czego nie mogą robić dzieci, na czym nie mogą polegać, bo tych umiejętności jeszcze nie mają dobrze rozwiniętych. Wobec tego okazuje się, że nie do końca tak jest. Młodszy wcale nie znaczy lepszy. Dlatego przejdźmy do następnego zagadnienia, to znaczy, czy każdy może nauczyć się języka obcego. Ogólnie moja odpowiedź na to pytanie, ogólnie, bardzo ogólnie brzmi tak. Uważam, że każdy może się nauczyć języka obcego, tak jak każdy nauczył się języka ojczystego. Przejdźmy do dzieci. Czyli mamy pytanie, czy dzieci nauczą się języka obcego równie łatwo i szybko jak języka ojczystego? I tu jest parę warunków, na które moglibyśmy zwrócić uwagę. Mianowicie bezwarunkowe tak, ale w sytuacji akwizycji, a nie nauki. Czyli w takiej sytuacji, kiedy dziecko do tego okresu, powiedzmy, krytycznego, 11, 12, 13 lat, uczy się tego języka obcego, ale w taki sam mniej więcej sposób, albo w bardzo podobny, jak w sytuacji, kiedy nabywało język ojczysty. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy dzieci na przykład wychowują się w rodzinach dwujęzycznych. Ojciec Anglik, matka Polka, i te dzieci nabywają oba języki mniej więcej w tym samym czasie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wtedy ten język drugi z naszego pytania na niebiesko nie jest językiem drugim, tylko jest również, jest drugim
nawet trudno powiedzieć drugim, jest po prostu językiem ojczystym, językiem pierwszym, jakby bis. Od wtedy mówimy o sytuacji dwujęzyczności, bilingualism. Tak? Czy dzieci, czyli w takiej sytuacji równie dobrze dzieci się uczą języków, i to może być język również trzeci. Mamy również przykłady trylingwalnych dzieci, trzyjęzykowych. Czy dzieci nauczą się języka obcego łatwiej i szybciej niż dorośli? Wobec tego pytanie jest takie. Tak, pod warunkiem jak wyżej lub pod warunkiem, że w sytuacji nauki, nie akwizycji, czyli teraz formalnej nauki języka obcego, czyli takiej, w jakiej dorośli najczęściej się znajdują, proces nauczania, ten, który dzieciom zostaje stworzony w klasie, w szkole, będzie bardzo zbliżony w warunkach do tych panujących podczas akwizycji, które tam wymieniliśmy, czyli brak stresu, dużo czasu, bardziej zabawa niż formalna nauka i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego pojawia się pytanie, kiedy zaczynać naukę języka? W kontekście tego, co powiedzieliśmy, ja osobiście uważam i na to mam poparcie wielu prac badawczych i wielu lingwistów, którzy się zajmują tym tematem. Odpowiedź na pytanie, kiedy zaczynać, nie brzmi wcześniej, im wcześniej, tym lepiej. Uważam, że nie wiek rozpoczęcia się liczy, a intensywność ekspozycji na język ten obcy, na język obcy, ale również jakość procesu dydaktycznego, czyli przygotowanie nauczyciela. Czyli innymi słowy, biorąc i patrząc na sytuację na przykład, a to doprowadza, proszę Państwa, do pewnych takich no, zakwestionowań, pewnych decyzji politycznych, które na przykład zapadły u nas w kraju. Parę lat temu wprowadzono, wiemy o tym dobrze, wprowadzono naukę języka obcego chyba od pierwszej klasy, od kilku lat się to dzieje. I ja osobiście uważam, że jest to strata czasu i strata pieniędzy podatników, bo wszystkie badania pokazują właśnie, że nie wiek rozpoczęcia się liczy, a intensywność. W Stanach na przykład nauka języka obcego zaczyna się zdecydowanie później, kiedy dzieci już wyjdą poza ten jakby okres, ten okres krytyczny i wtedy ta nauka następuje bardzo szybko, bo te dzieci uczą się wykorzystując swoje umiejętności ogólnorozwojowe, a nie tylko te, które dała im, które jakby przysługują im z racji tego, że są młodsi, że są jeszcze w tym jakby takim pierwszym okresie jedną nogą, kiedy akwizycja języka się dokonuje. Ona oczywiście zamyka się, kończy się mniej więcej na szóstym, siódmym roku życia. Czyli nie wcześniej, im wcześniej tym lepiej, nieprawda. A co z dorosłymi wobec tego? Odpowiedź na to nasze pytanie brzmi zdecydowanie tak. Może nie perfekcyjnie, czy bardzo dobrze, ale w stopniu wystarczającym dla większości celów zawodowo-społecznych. Takie jest moje zdanie. I tutaj może chciałbym bardzo krótko omówić taką dać Państwu taką perspektywę historyczną na nauczanie i proces nauczanie formalnej nauki języka obcego w warunkach formalnych, czyli jak to się zmieniało. W latach 70., 80. i wcześniej, przepraszam, w centrum zainteresowania dydaktyków języków obcych był nauczyciel i jego metoda. Czyli panowało przekonanie, że to nauczyciel i metoda, jaką stosuje, jest odpowiedzialna za to, jak i w jakim czasie nauczymy języków obcych. Wobec tego nacisk był na szukanie jakby takich, no powiedzmy, no, takiej najlepszej metody uczenia, nauczania języka obcego. Przypomina mi to trochę sytuację ze średniowiecza, kiedy szukano substancji, która, tak zwanego flogistonu, prawda, który
w kontakcie z pospolitymi materiałami, na przykład z drzewem, z drewnem, czy z jakimkolwiek innym metalem, przemieniał go w złoto. Tak nie jest. Nie ma takiej metody. I to uświadomiono sobie mniej więcej w połowie lat 80., kiedy przerzucono uwagę nie na nauczyciela, z nauczyciela i metody, na ucznia. Czyli zaczęto badać uwarunkowania i co się dzieje, jakie warunki uczeń powinien spełnić, że tak powiem, jakie czynniki siedzące, będące i charakteryzujące tego ucznia są istotne, takie, które doprowadzają do opanowania języka obcego w stopniu zadowalającym. To centrum uwagi się przesunęło. To doprowadziło, proszę Państwa, do takiego jakby programu dla współczesnej dydaktyki, który jest realizowany od około 20, 30, 40 lat. Mianowicie, ono jest bardzo, bardzo, bardzo taki common sense, taki oczywisty, na chłopski rozum. Aż dziw, że tyle atramentu na to wylano, żeby dojść do takich wniosków, które się wydają oczywiste. Więc ten program do współczesnej dydaktyki, czyli jak uczyć, żeby uczyć dobrze, jest mniej więcej taki. Uczyć dorosłych, wykorzystując ich atrybuty poznawcze. O ile to możliwe, stwarzać i dzieciom, i dorosłym również, warunki zbliżone do tych z akwizycji języka ojczystego, które wymieniliśmy wcześniej. Indywidualizować nauczanie. To są wyniki tej zmiany perspektywy historycznej. Nie nauczyciel i metoda, ale uczeń i to, co ze sobą przynosi do sytuacji nauczyciel, uczeń w klasie. Indywidualizacja nauczania, dlatego, ponieważ istnieją różne drogi dojścia do opanowania języka obcego, które te drogi są wynikiem różnic indywidualnych pomiędzy ludźmi. Zaraz sobie o nich króciutko powiemy. I nauczyciel powinien być przygotowany do tego, by rozpoznać ucznia. Oczywiście nie da się każdego, ale tych indywidualnych cech charakterystycznych nie jest znowuż tak dużo i można je zgeneralizować na pewne grupy. By rozpoznać ucznia i tak dostosować materiał i sposób uczenia, by jak najbardziej wykorzystać i użyć te zasoby, którymi uczeń już dysponuje. Nie uczyć go w taki sposób, który jest jakby przeciwko jego naturze, ale w zgodzie z jego naturą. Czyli nie walczyć z prądem rzeki w naszym dążeniu do drugiego brzegu, ale raczej wykorzystać prądy znoszące, prawda? I wyjść na brzeg gdzieś, powiedzmy, 20 tam, no może nie 20, 200, 300, 400 metrów niżej po drugiej stronie miejsca, w którym się znajdujemy. Następnym takim bardzo ważnym elementem jest to, że zdano sobie sprawę, że nie tylko nauczanie języka jest ważne, ale trzeba kształcić i uczyć ucznia, jak ma się uczyć. Czyli pokazywać mu te jego różnice, którymi on dysponuje, uzmysławiać mu te różnice i pokazywać mu, jak poszczególne, no, nazwijmy to ogólnie bardzo, porcje materiału, prawda, czy też umiejętności językowe mógłby rozwijać i powinien, jak powinien się uczyć, tak by było to w zgodzie z nim. Ta wiedza, którą uczniowi nauczyciel powinien przekazywać, wiedza o sobie, jakim uczniem jestem, jakim typem uczącym się jestem, doprowadza do tego, do czego każdy nauczyciel chciałby swoich uczniów doprowadzić, a mianowicie do ucznia autonomicznego, czy też polski termin bardzo mi bliski, uczeń tak zwany samosterowny, bardzo fajny termin. Od czego zależy powodzenie w nauce języka obcego? Ja te wszystkie rzeczy umieszczę tutaj na
na ekranie. Te na czerwono to są tak zwane poznawcze, czyli kognitywne elementy. Są to style poznawcze, style uczenia się, uzdolnienia językowe. Strategie uczenia się są jakby taką kategorią pomiędzy tymi czerwonymi poznawczymi, kognitywnymi, a tymi na niebiesko, jak lęk językowy i motywacja, które są kategoriami afektywnymi, dotyczącymi emocji. Czyli strategie uczenia są jakby, mają w sobie trochę z elementów kognitywnych, poznawczych, wykorzystujących możliwości naszego umysłu, jak i troszeczkę mają w sobie z tego, które, tak powiem, kierują się sercem, prawda, czyli emocjami. Style poznawcze to nic innego jak sposób, w jaki my przyswajamy sobie informacje, mówię w sensie ogólnym, bardzo informacje dochodzącą do nas ze świata zewnętrznego. Różnica pomiędzy tak zwanymi holistami, analitykami, werbalistami a imagerystami, czyli verbal learners i imagery learners, tak? Ci, którzy uczą się przez słowo, ci, którzy uczą się przez obrazy, które sobie stwarzają. Jeśli chodzi o odniesienie tego do nauki języka obcego, czy te style poznawcze w jakiś bardzo zasadniczy sposób wpływają na powodzenie i na szybkość uczenia się języka obcego, to dopasowanie zostało tylko częściowo potwierdzone. To znaczy, że nie znaleziono, kiedy mówię dopasowanie, częściowo potwierdzone, nie znaleziono żadnych wielkich korelacji pomiędzy specyficznym stylem poznawczym, reprezentowanym przez uczniów, którzy na przykład osiągnęli powodzenie w nauce języka obcego jednego, drugiego, trzeciego, ani też pomiędzy jakimiś innymi kategoriami. Czyli to dopasowanie jest tylko częściowo potwierdzone. Następną kategorią są style uczenia się, tutaj tak zwany VAK model, czyli Visual, Auditory i Kinesthetic, czyli uczeń wzrokowiec, tak, słuchowiec i ten kinestetyk, który potrzebuje się ruszać całym ciałem, jakby bardziej się uczy. Te modalności tak zwane, bardzo popularne we współczesnej dydaktyce. Otóż okazuje się, że również tutaj nie ma żadnej zależności, nie stwierdzono wielkiej, czyli to dopasowanie jest niepotwierdzone. Nie ma żadnych korelacji pomiędzy tym, czy jestem wzrokowcem, słuchowcem, czy kinestetykiem, a tym, jak dobrze i w jakim stopniu opanowałem język obcy. Natomiast dosyć dobrze potwierdzone dopasowanie, czyli korelacja pomiędzy następną kategorią, uzdolnieniami językowymi, została stwierdzona bezsprzecznie. O tym będziemy mówili w następnym webcaście. Może tylko wspomnę, że uzdolnienia językowe na uzdolnienia językowe składa się kilka elementów i poprzez analizę tych uzdolnień językowych, jeżeli mamy oczywiście odpowiednie narzędzia do analizy tych uzdolnień językowych, a takie narzędzie za tydzień Państwu pokażę, można określić, czyli test po prostu, nic innego, mówimy o teście, tak? Teście uzdolnień, predyspozycji do nauczenia się języka obcego. Jesteśmy w stanie określić profil uzdolnień ucznia, to znaczy silny w jednym, na jednym jakby takim elemencie uzdolnień, słabszy w drugim, średni w trzecim, całkiem okej w czwartym. Wobec tego wykorzystuj swoje silne elementy. Nie ucz się tak, w taki sposób, w których musiałbyś zastosować te uzdolnienia, w których słabo wypadłeś na tym teście. No, lęk językowy, motywacja, tak, zdecydowanie stwierdzono zależność. Również strategie uczenia się. Te strategie uczenia wiążą się z tym, co wcześniej mówiliśmy, mianowicie ta autonomia ucznia jest tutaj bardzo ważna. Typy osobowościowe, psychologiczne, czyli ekstrowertyk, na przykład introwertyk, sangwinik i też inne, w zależności od tego, jaki model typologiczny tutaj przyjmiemy, jakby pośrednio poprzez te wcześniejsze czynniki, tak bierze, ma wpływ na
na opanowanie języka obcego. Ekstrowertycy zdecydowanie lepiej, stwierdzono, lepiej uczą się języków obcych i osiągają lepsze powodzenie w sytuacjach na przykład takich, gdzie trzeba bardzo dużo mówić w sytuacjach komunikatywnych. Gdzie nauczyciel uczy według tak zwanego communicative approach, kiedy trzeba przełamać barierę, na przykład rozmowy z nieznaną osobą i wczuć się na przykład w jakieś role. Ekstrowertycy świetnie tutaj wypadają. No i ostatni element, który najprawdopodobniej jest chyba, uważam, jest ważniejszy niż jakikolwiek z tych wszystkich, które tutaj wymieniliśmy. No to jest jakość procesu dydaktycznego. Innymi słowy, bez dobrze przygotowanego nauczyciela, znającego swój fach od podszewki, nawet najbardziej motywowany uczeń poczuje nienawiść do języka, najbardziej uzdolniony uczeń nie wykorzysta swoich uzdolnień i nie nauczy się, i najbardziej przestraszony, no, może tak, najmniej bojący się i największe poczucie własnej wartości mający uczeń stwierdzi, że on jest jednak matą, bo się nic na tych lekcjach nie nauczył. Czyli nauczyciel jest bardzo ważny i jego przygotowanie dydaktyczne. Te następne punkty są. No tak, no dobrze, możemy się tym zająć, tym bardziej, że jest to oczywiście w programie tutaj moim. Co to znaczy tak na dobrą sprawę znać język? Powiemy, no umieć mówić w tym języku, no dobrze, ale spójrzmy na komponenty, prawda? Znać język, to znaczy znać gramatykę, czyli składnię języka, tak? I umieć ją stosować, i frazeologię języka. Znać słownictwo odpowiednie. I to słownictwo, które jest takie idiomatyczne, czyli takie specyficzne dla danego języka, którego nie da się przetłumaczyć, prawda? Jak na przykład it's raining cats and dogs, na przykład, tak? Fonetykę, czyli umiejętność produkowania dźwięków, które są charakterystyczne dla tego języka. Pragmatykę języka, czyli jak używać języka w sytuacjach społecznych, innymi słowy, jak odezwać się do osoby obcej z pytaniem o drogę, a jak się odezwać i jak powiedzieć osobie koledze, żeby się odczepił, a jak powiedzieć to samo osobie obcej, prawda? Osobie obcej albo nawet wyższej od nas rangą, profesorowi, nie powiemy bugger off, prawda? Spadaj, stary, tylko powiemy, przepraszam bardzo, ale się spieszę, prawda? Czyli to jest ten fragment pragmatyczny języka. Oraz oczywiście być w stanie zastosować tą całą wiedzę w odbiorze, to znaczy w słuchaniu, w rozumieniu tekstu słuchanego, czytanego, jak i w tworzeniu, to znaczy w mówieniu i pisaniu przekazu językowego. A co z tłumaczeniem ustnym czy pisemnym? No tak, nie wiem. Nie wiem, dlaczego tutaj to mam. Pomińmy ten punkt. Przejdźmy może do tego, wobec tego, jak na przykład znają język poszczególne osoby. No weźmy na przykład kontrolera lotów, tak? Na lotnisku, a turystę. Czy oni znają język w ten sam sposób? No zdecydowanie nie, prawda? Kontroler lotu, specyficzne słownictwo, specyficzny żargon musi znać. I prawdopodobnie, jeżeli damy mu test, nie wiem, gimnazjalny albo test maturalny, to go obleje. Czy on nie zna języka angielskiego? Zna. W zakresie mu potrzebnym. Turysta również podobnie. Wobec tego ta znajomość, co to znaczy znać język, jest bardzo tutaj takim płynną kategorią. O właśnie, uczeń przygotowujący się do egzaminu maturalnego inaczej się do niego przygotowuje niż turysta wyjeżdżający na wycieczkę, nie wiem, miesięczną, dwutygodniową po krajach anglosaskich. W kontekście tego dosyć ciekawy jest również aspekt tego, w jaki
sposób surowy native speaker, czyli nieprzygotowany do zawodu nauczycielskiego native speaker. To jest taki mit. Mam zajęcia z native speakerem, prawda? W jaki sposób on może być dobrym nauczycielem, jeżeli nie ma wykształcenia, czyli nie zna języka swojego, prawda, na poziomie metajęzykowym, to sam fakt, że posiada zdolności, umiejętności językowe na poziomie no, bardzo dobrym, biegłym, no bo zna ten język jako język ojczysty, nie robi z niego jeszcze osoby, która tego języka może uczyć. Czyli innymi słowy, nauczyciel uczący języka obcego musi ten język obcy również w inny sposób znać, prawda? Zupełnie inny niż uczniowie, których uczy. A i to jest dosyć ciekawe, że język obcy jakby ma inny zupełnie status niż przedmioty akademickie, takie jak geografia, historia, matematyka, gdzie jest bardziej nacisk chyba w tych przedmiotach akademickich na wiedzę co, na bierną znajomość, chociaż nie zawsze, i na statyczną wiedzę tego języka, przepraszam, tych przedmiotów akademickich, zastosowanie ich tu i teraz, podczas gdy w nauce języków obcych na zdecydowanie uczymy się języka, czyli teorii, gramatyki i tak dalej, nie po to, żeby wiedzieć, jak czas present simple jest używany, ale by go użyć, czyli zastosować dobrze. Czyli wiedza jak jest bardzo istotna w językach obcych, aktywna wiedza i ona jest dynamiczna, ona się ciągle zmienia, podczas gdy wiedza przedmiotu raz nabyta, geografii, historii, powiedzmy jest, można z niej ją tylko wykorzystać, prawda? I nic już do niej nie dodamy, podczas gdy języka naszego obcego uczymy się dynamicznie cały czas. Jak najlepiej uczyć się języka? Dochodzimy do ostatniego naszego slajdu, języka drugiego. No na to pytanie oczywiście nie udzielę odpowiedzi, bo nie jestem w stanie udzielić tej odpowiedzi, ale utrzymując tą odpowiedź jakby w tonie całego tego webcastu, chciałbym przywołać Abrahama Maslowa, psychologa amerykańskiego, który mówił, że celem, w zasadzie tak parafrazując go bardzo, bardzo pobieżnie, że celem życia człowieka w zasadzie, naszym celem jest to, by żyć w zgodzie i w harmonii z sobą samym, czyli żeby nam samym sobą było dobrze, byliśmy zgodni z sobą i z otoczeniem, z innymi ludźmi. I wobec tego, jak uczyć języka drugiego? No, w zgodzie ze swoimi potrzebami, uważam, w zgodzie ze swoimi zasobami kognitywnymi, czyli takimi naszymi zasobami jak uzdolnienia, style poznawcze, strategie uczenia się. Każdy z nas jest inny i tutaj się różni w tych wszystkich elementach. W zgodzie z naszymi cechami charakterologicznymi, też to jest bardzo istotne. Zainteresowaniami to jest bardzo istotne i akurat uważam, że czyli w jaki sposób, przez co, prawda, uczymy, że na przykład materiały dydaktyczne, bo tu chodzi o materiały dydaktyczne, które dajemy, nie wiem, osobom uczącym się języka obcego, a będącym nauczycielami akademickimi, robimy z nimi różne teksty i inne tematy niż na przykład z uczniami z gimnazjum czy z podstawówki, prawda? Chociaż te zainteresowania mogą być na różnym poziomie, mogą być te same, ale na różnym poziomie jakby konceptualizacji czy zaawansowania, że tak powiem. Wobec tego, jeżeli chcemy uczyć w zgodzie z potrzebami, zasobami, cechami i zainteresowaniami, potrzeba jest diagnozy potrzeb, diagnozy zasobów, cech i zainteresowań uczniów.
O ile diagnoza cech i zainteresowanie uczniów jest stosunkowo prosta i każdy nauczyciel jest ją w stanie przeprowadzić, jeżeli uczy uczniów przez dłuższy czas, prawda, tak jak ma to miejsce w szkole, w warunkach formalnej nauki, zna cechy charakterologiczne swoich uczniów i jakby podświadomie dostosowuje swoje nauczanie do tych cech, zna ich zainteresowania zdecydowanie. No, potrzeby również bardzo dobrze zna, bo potrzeby są określane przez, nie wiem, wymogi programowe, standardy itd., itd. Natomiast jeśli chodzi o ten czwarty element, czyli o potrzebę diagnozy zasobów, czyli uzdolnienia, style poznawcze, strategie uczenia się, to z tym jest gorzej i na ogół nie dokonuje się to w warunkach formalnej nauki w szkołach polskich, może również dlatego, że brak jest odpowiednich narzędzi, odpowiednich testów, a jeżeli są, to są używane w celach prac naukowych czy też badań, a raczej nie są dostępne nauczycielom w ich codziennej pracy szkolnej z uczniami. I to był chyba. Aha. I kształtowanie świadomości kierowania własnym procesem uczenia się, to o czym mówiliśmy wcześniej, o tym uczniu sterownym, autonomicznym, to jest takie buzzword ostatnio, takie modne słowo w dydaktyce języków obcych. Ciągle, co roku, co najmniej 3-4 konferencje odbywają się poświęcone autonomii, autonomizacji itd., itd. Bardzo istotny element. A, tu tylko takich parę nieuczesanych myśli, których nie będę rozwijał, bo pewnie już na to nie ma czasu, prawda? Pytania są tak, zdecydowanie. Wobec tego dziękuję bardzo Państwu. A może jako takie, czy to będzie na ekranie jeszcze u Państwa, co następny slajd, który rzucę, czy już zniknie? Dobrze. A tu jakbyście się Państwo chcieli pobawić z tym zadaniem, podczas gdy my sobie poczatujemy i zadali do tego pytania, też byłoby ciekawe. Dziękuję. Rozumiem, że są pewnie jakieś. Jeszcze jesteśmy na wizji, tak? Że są jakieś pytania. Nie wiem, czy będę w stanie na nie odpowiedzieć. Ojejku, bardzo dużo. Aha, tutaj je widzę, tak? I tu czytam. Pani Monika Chrechoruk pyta, jak ucząc się jednocześnie języków z jednej grupy, na przykład języków romańskich, uniknąć mieszania się słownictwa i końcówek. No tak, no to jest ciekawe. No, to jest ciekawe pytanie. Czyli tutaj na przykład francuski, tak, hiszpański, włoski, rumuński do pewnego stopnia również. No ja nie wiem jak, ale pytanie jest ciekawe. Znaczy, ja uważam, że chyba do pewnego stopnia te końcówki. Mówi tu Pani na pewno o czy to końcówkach na rzeczownikach, czy czasownikach, czy może nawet o pewnego rodzaju rodzajnikach, jeżeli takie występują. One pewnie do pewnego stopnia i na pewno są różne i może różne rzeczy znaczą w różnych językach, ale wydaje mi się, że na poziomie takiej analizy historycznej, czyli gdzieś tam u swoich podstaw języki te końcówki wszystkie były takie same, także może można by to sobie może tak na zasadzie takiego jakby takiej mnemotechniki powiązać je z tymi takimi, no nie wiem, coś takiego jest jak grupa protoromańska na przykład języków, zobaczyć jak one wtedy wyglądały i je wyprowadzić w ten sposób, na przykład tu do francuskiego, tutaj do włoskiego, a tu do hiszpańskiego. Ale problem, który pani poruszyła,
Czy oczywiście no, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale problem, pani, który pani poruszyła, mieszania się dwóch różnych języków, które bardzo, bardzo są blisko siebie, jest bardzo istotny. I to jest jeden z czynników, który utrudnia niestety na przykład nam, Polakom, nauczenie się języka na przykład czeskiego albo rosyjskiego. Prawda? Każdy Polak zapytany, czy zna rosyjski, powie oczywiście, że tak. I ja też powiem, że znam rosyjski. Oczywiście zruszczam polskie wyrazy, dodając od czasu do czasu te, które mi tam ze szkoły jeszcze zostały, ale no w żadnym stopniu nie jest to język rosyjski. Także tu jest ta, lepiej się zdecydowanie uczymy języka takiego, który nie jest podobny do tego albo rodzimego, albo do, no w takiej sytuacji, tak jak tutaj powiedzmy, gdy uczy się pani, nie wiem, hiszpańskiego i francuskiego, tak, no to jest trudność, jakby taka, trzeba je jakby umiejscowić niby obok siebie, bo wiele słów i źródło słowów jest podobna. Podejrzewam, że gramatyka na tym podstawowym poziomie również, a w szczegółach się pomiędzy sobą bardzo różnią. Pewnie nie wyczerpałem pytania. Przechodzimy do następnego. Czy poligloci mogą mieć problemy z pamięcią? Czy istnieje coś takiego jak przeciążenie umysłu? Na przykład ja używam na co dzień czterech języków i często mam uczucie chaosu i zwolnionego tempa myślenia. No bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo fajne. Jeżeli te języki zna pani na mniej więcej takim samym poziomie zaawansowania, to podejrzewam, że nie jest to poziom absolutnej biegłości chyba, bo wtedy raczej, czyli nie jest pani pewnie pod tym względem czterolingwalna, tak? Czyli nie zna tych języków tak jak język ojczysty. Prawda? Nauczyła się prawdopodobnie pani jako języki obce. To są cztery języki obce u pani. I tak, no może to doprowadzić do pewnego rodzaju, nie wiem, jakby trudno te języki utrzymać w jakiejś, jakby jakiejś takiej komper, kom, no, jakby w oddzielnych szufladkach, nazwijmy to w ten sposób. I zdecydowanie się mieszają. Ja znając tylko w miarę dobrze również niemiecki, kiedy mam mówić, używać tego języka, to jest zresztą bardzo ciekawe zagadnienie, że używając, kiedy mam mówić na przykład w swoim trzecim języku, który znam najgorzej, czyli po francusku, niemiecki jest drugim moim językiem dobrym, angielski najlepszym. Mówiąc po francusku, co ciekawe, nie przychodzą i nie mieszam go z angielskim, to znaczy nie odwołuję się do ani struktur, ani gramatyki angielskiej, tylko do niemieckiej. Jakby cofam się o drabinę niżej, tylko jeden stopień niżej, nie o dwa języki. To jest ciekawe. Z tym się wiąże również zagadnienie tak zwanej pamięci roboczej, working memory, który wyczuwam tutaj, kiedy pani pisze o przeciążeniu umysłu, że ma pani uczucie chaosu, to może być również związane z pojemnością pamięci roboczej, w zależności w jakim charakterze pani używa tych języków. Na pewno mogą mieć z tym problemy tłumacze konferencyjni, uważam. Zwolnione tempo myślenia, no tak, jeżeli te zmiany w używaniu języka, w tych czterech języków u pani następują bardzo szybko, to znaczy jeżeli w jednym kręgu osób musi się pani przełączać z języka jednego obcego na drugi obcy, na trzeci obcy, to jest naturalna rzecz, tego się chyba nie da uniknąć. Tak mi się wydaje. Pan Andrzej zapytuje się, czy intensywne przyswajanie wiedzy, na przykład ciągłe poszerzanie słownictwa, może być groźne. Oj, dla zdrowia.
Ciągłe poszerzanie słownictwa. Znaczy, to zależy, co pan rozumie przez ciągłe poszerzanie słownictwa. Jeżeli przez ciągłe poszerzanie słownictwa rozumie pan uczenie się listy słów w języka obcego i odpowiadających im słów w języku ojczystym, tak jakby się pan uczył książki telefonicznej z numerami, no to może doprowadzić do przeciążenia obwodów zdecydowanie. Ale jeżeli pan uczy się tych na przykład słów języka obcego i ma ten komfort, że może znaleźć się w sytuacji takiej, kiedy zmusza się pan do używania tych słów, to czyli ma je pan w pamięci i używa je pan aktywnie, to w żaden sposób nie doprowadzi to do tego, o co pan pyta, a wręcz przeciwnie, słowa te przejdą jakby z takiego słownictwa, z tej listy biernej pańskiej, do aktywnej, bo pan już użycie tego słowa, czy to znaczenie tego słowa u pana, ona jest skojarzone z pewną konkretną sytuacją, w której pan się znalazł, komunikatywną sytuacją, w której pan się znalazł, użył, dostał feedback, czyli informację zwrotną, przez na przykład kiwnięcie albo zrozumienie po prostu tego, co pan powiedział przez interlokutora, jakby takie wzmocnienie i to się panu, i to słownictwo już jest wtedy, to słowo już wtedy przechodzi z tej, jakby to nazwijmy, takiej poczekalni listy, którą jest pan nawet w stanie z pamięci przywołać i staje się, wchodzi w taką, czyli z listy przechodzi w sieć i ta sieć u pana gęstnieje, tak? To jest tak jak pająk, który robi sieć i ona I pan coraz poprzez dodanie nowego słowa do tej sieci robi ją coraz gęstszą. Aż do takiego momentu, kiedy ja to tak zawsze obrazowo studentom wypowiadam, że kiedy ta, im więcej tych nodes, czyli tych takich punktów, gdzie się linie poszczególnej tej pańczyny spotykają, im więcej pan ich dodaje, tym ta sieć staje się gęstsza i tym samym wszystkie słowa inne, które do pana przychodzą i przechodzą przez tą sieć, u pana w pamięci aktywnej, one mają więcej możliwości zatrzymania się na niej, że tak powiem. I wtedy nauka, przepraszam, podejrzewam, że dojdzie pan do tego momentu, jeżeli już nie doszedł, że później uczenie się słów przez pana stanie się automatyczne. To znaczy, przeczyta pan słowo, znajdzie pan, sprawdzi znaczenie albo wydedukuje z kontekstu, i to słowo już będzie pana. Ono nie będzie w poczekalni tej listy słówek, tylko będzie już pana słowem, w sensie gotowym do aktywnego użycia. Ja tak przynajmniej czuję to na tym poziomie takim zaawansowanym, na jakim ja uważam, że operuję językiem angielskim. Chatman Remy pisze do Andrzeja. Aha. Tak, bo możesz stać się niezrozumiały dla innych. Pan Łukasz pyta się, pisze, że zauważyłem, że ucząc się regularnie choćby jednego języka obcego, który w danym kraju nie jest używany, na przykład angielski w Polsce, po pewnym czasie dochodzi się do pewnych granic. Powtórki słów przestają być skuteczne, więc rzeczy samej niestety nie zwiększamy zasobności słowa, otrzymujemy ją na pewnym stałym poziomie, takim plateau tak zwanym, tak. Wymieniając tylko same słowa, zdarzają się paradoksalne sytuacje, że pamiętamy, że uczyliśmy się danego słowa, tak zwana pamięć epizodyczna. Pamiętam, że uczyłem się, pamiętam, że tam nawet jestem w stanie powiedzieć, na której stronie w książce, czy skąd to słowo znam. Ale teraz już nie pamiętamy. Czy potwierdza pan moją obserwację, jak z tym walczyć? Tylko i wyłącznie poprzez to, o czym mówiłem, odpowiadając panu Andrzejowi, poprzez kontekstualizację, użycie tego słowa. Użycie tego słowa. Jeżeli warunków używania języka państwo nie macie tak często, no bo nie macie pod ręką native speakera, nie macie interlokutora, z którym moglibyście rozmawiać. Rozmowa z kolegą, który się uczy języka obcego, jest dosyć nienaturalną sytuacją.
to już lepiej rozmawiać z Chińczykiem, który mówi po angielsku jako tako, bo się wtedy pan więcej uczy niż z Polakiem, bo to jest sytuacja nienaturalna. Ale wracając do odpowiedzi, tak, uważam, że jeżeli nie ma pan tych możliwości, to powinien pan sobie je w jakiś sposób sam stwarzać. Na przykład, jeżeli pan nie ma tego interlokutora, to zrobić siebie, dla siebie interlokutorem. Mówić sobie w myślach takie charakterystyczne jakieś zwroty, które w jakiej sytuacji użyłbym to słowo, na przykład preposterous, tak? Słowo preposterous w angielskim znaczy, w polskim znaczy niedorzeczny, prawda? Ale niedorzeczne pytanie, prawda? What a preposterous question, na przykład, tak? I to sobie odegrać w jakiś sposób, wyobrazić sobie sytuację, w której bym to powiedział i to zostanie u pana też w tej pamięci takiej już no jakby gotowej do użycia. Ale to jest tak, to jest uczenie się listy słówek zdecydowanie jest tylko pierwszym krokiem do jakby przyswojenia sobie tych słów. Czy intensywność, pan Paweł pyta, czy intensywność nauki powinna być uzależniona od wieku uczącego się? No dobrze. Tak, chyba tak. Od potrzeb też bym powiedział, może nie od wieku. Zdecydowanie nie można przeciążać, chociaż nie uważam, że 3 godziny, jeżeli mówimy o szkolnictwie polskim gimnazjalnym, że 3 godziny w gimnazjum to jest chyba taki przez ministra dany opłacone godziny, resztę może dyrektor dołożyć, albo godzina w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie, to jest zupełnie horrendalne. O, to jest preposterous. Jest to strata czasu. I wtedy, no tak, im więcej, tym lepiej, bym powiedział, tak na dobrą sprawę. 5 godzin, 6 godzin w tygodniu języka angielskiego jest ok dla gimnazjalistów, dla licealistów. Tu chyba nie ma chyba tutaj takiego uzależnienia. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. A poza tym nauką jest również, proszę zauważyć, nauką jest również to, że przychodzi pan do domu, przygotowuje sobie, nie wiem, coś, kolację czy cokolwiek i zamiast włączać sobie koncerty brandenburskie, puszcza pan sobie BBC World Service albo na przykład jakieś inne radio z netu i to po prostu leci tam u pana w tle, albo jakiś podcast, który BBC ma, jakiś ciekawy program i to niech sobie leci na głos. Tak? Pan coś robi, a to sobie leci dalej, prawda? Ja u mnie ciągle w pokoju chodzi jako tło jakaś audycja po angielsku i ją w ten sposób jakby no, wyłapuję coś, zatrzymuję się, cofam i wtedy słucham. Ale to jest bardzo dobry sposób właśnie, tak, takie zanurzanie się w tym języku, chociaż na takim poziomie biernym, słuchacza tylko. Piotr kreska 1 pyta, czy można nauczyć się samemu języka bez pomocy nauczyciela za pomocą dostępnych książek, ćwiczeń, materiałów w internecie. Oczywiście, że można. Mówię, że każdy może się nauczyć języka obcego w jakichkolwiek warunkach. Nie wiem, czy Państwu jest znana taka historia, może nie historia, Schliemann, taki człowiek był, tak? Archeolog w XIX wieku, który odkrył Troję. Czy w XIX, XVIII czy XIX, nie pamiętam, odkrył Troję. Mówiło się o Schliemannie, że Schliemann był geniuszem językowym, bo znał 17 języków chyba. Nie pamiętam, czy on tą Troję odkrył, czy on odczytał kamień z Rosetty, nie wiem, jakiś. W każdym razie 17 języków znał, czy coś takiego. No. Zainteresowało mnie to i zacząłem drążyć. Okazało się, że tak, on znał 17 języków, ale na takim poziomie znał 17 języków, jak ja znam. No ja znam w ten sposób znam 8 języków, bo jestem w stanie przeczytać tekst po holendersku i go zrozumieć pi razy oko.
jestem w stanie przeczytać tekst, no nie mówię po niemiecku, prawda, po francusku, bo to zrozumiem, ale jestem w stanie tekst przeczytać po włosku i go zrozumieć. Od biedy po hiszpańsku też i bym się zorientował, o co chodzi. Także już nie mam w takim stopniu znał te języki. Wobec tego i uczył się tych języków, do czego zmierzam? Uczył się tych języków poprzez właśnie czytanie, tłumaczenie, może nie robienie ćwiczeń, ale jakby takie użycie tego języka do celów mu potrzebnych. Natomiast czy bez pomocy nauczyciela można? Tak, oczywiście, jasne, że można, ale no zdecydowanie tu jest. Z językiem jest taki problem, o czym nie mówiliśmy. Język jest zjawiskiem, tak, język jest wydarzeniem psychologicznym, zjawiskiem psychologicznym i społecznym. Oglądał pan na pewno film, ostatnio go zresztą telewizja pokazywała, jak on się nazywa, ten aktor, który grał na bezludnej wyspie, rozbił się samolot transportujący paczki. Hanks, Tom Hanks, Rozbitek, Robinson chyba to był. Taki współczesny. To Castaway, właśnie, o Castaway. I proszę zobaczyć, tam jest dowód na to, że język jest wydarzeniem społecznym. On sobie Wilsona wynalazł, tak? Czyli tą piłkę z napisem Wilson, po to, żeby mieć do kogo gadać. I to jest chyba w zasadzie odpowiedź na pytanie, mi się wydaje. Tak, można, ale po co? Można to robić i powinno się to robić, bo język jest po to uczymy się go, by go używać i rozmawiać z ludźmi. Wobec tego dobrze by było, gdyby tę wiedzę nabytą w ten sposób wykorzystać w rozmowach, w interakcji z ludźmi. A to daje szkoła językowa. Nie tylko językowa, szkoła, kursy takie, nauka w szkole powinna dawać. Pani Madlen, czy istnieją testy próbujące określić poziom zdolności językowych? Tak, istnieją, będziemy o tym mówili za tydzień. Że istnieją i nie istnieją, tak? Będziemy o tym mówili za tydzień. Pan Andrzej, mam problem ze zrozumieniem native speakerów. Czasami nawet nie rozpoznaję wyrazy, które pan zna, a oni mówią. Jest to bardzo irytujące. Jak to pokonać? O, no tutaj to pokazuje native speakeru, czyli tutaj mówi pan o Anglikach, chyba Amerykanach. No to pokazuje, że zna pan to słowo, powiedzmy, z. No tu jest jeszcze ten problem w angielskim, prawda, że w angielskim jest ta pisownia, czyli pisze się tak, a mówi się inaczej, tak? Czyli to nie jest tak jak na przykład we włoskim, gdzie czyta pan te jakości i wartości liter, tak jak są napisane, używając swojej wiedzy języka polskiego, tych liter. Tak samo podejrzewam byłoby do pewnego stopnia z hiszpańskim, z francuskim już nie, ale z angielskim zdecydowanie nie, gdzie jedna litera potrafi odpowiadać w języku angielskim 8 różnym dźwiękom, różnym, tak? Wobec tego tu jest ten problem, że ta nieprzystawalność języka pisanego angielskiego do języka, do tego sposobu, w jaki się wymawia, jest ogromną trudnością i dlatego też trzeba, no ważne tutaj jest uczenie się tego, jak to słowo napisane jest realizowane w mowie i oczywiście starać się to naśladować. Czyli tutaj radzę bardzo dużo słuchać i pewne słowa pan powyłapuje i później pana zastanowi, a zaraz, to się czyta w ten sposób, a ja myślałem, a ja cały czas mówiłem tak, to źle, a to jeszcze raz, w ten sposób. Czy problemy typu dysleksja, pan Paweł się pyta, dysortografia w języku ojczystym może mieć wpływ na typ nauki języka obcego. Nie bardzo rozumiem ten typ nauki. Potraktuję to pytanie jako wobec tego, czy dysleksja i dysortografia w języku ojczystym może mieć wpływ na opanowanie języka obcego, tak?
Chyba, że pyta pan na sposób nauki. Aha. Nauki albo nauczania, tak? Jeżeli mamy, może tak, na to, jaki język powinien być nauczany w szkołach. Odpowiedź na to przez nauczyciela, tak? Czyli nauczanie. O nauce za chwilę, samej własnej, przez siebie. No tak, dyslekcja jest pewnego rodzaju problemem. Co prawda ja uważam, że w 80% przypadków to nie jest dyslekcja, tylko to nie jest dyslekcja, tylko zaniedbanie rozwojowe i lenistwo czasami też ze strony uczniów. I sobie z tym bardzo łatwo można poradzić. Natomiast jeżeli jest to udokumentowana dyslekcja, w ten sposób udokumentowana, że pedagog czy też psycholog zdiagnozował ją używając specjalistycznych testów, jakie są dostępne przez pracownię testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którymi każdy pedagog w szkole, czy też psycholog, nie, to pedagog w sumie, dysponuje. Albo to się dzieje w specjalistycznych poradniach pedagogicznych, czyli jeżeli to jest zdiagnozowana dyslekcja, to tak, to ma zdecydowanie na to, w jaki sposób nauczyciel powinien traktować tego ucznia. Więcej czasu. Dyslekcja polega, znaczy dyslekcja to ortografia, to jest to samo w zasadzie. To po prostu polega na tym, że jest to nieumiejętność, czyli albo pewnego rodzaju deficyt, nazwijmy to w ten sposób, deficyt w umiejętności przekodowania informacji wzrokowej, którą dostajemy w formie znaczków i kształtów robionych na papierze, czyli tak zwanych liter, i powiązania tych znaczków z tym, co słyszymy. I zapamiętania tego powiązania oraz później, że tak powiem, odkodowania go w drugą stronę, czyli to jest powiązanie znaczku litery z dźwiękiem i odwrotnie, dźwięku z literą. Nauczyciel, który jest, tak wcześniej mówiłem, dobrym fachowcem i wie, jak sobie z tym poradzić, po prostu więcej czasu będzie spędzał na fonikę, na ten aspekt fonologiczny języka i nie powinno to, na pewno nie powinno to w sposób zdecydowany opóźnić nauki procesu nauczenia się języka obcego przez dzieci w szkole. Że opóźnia, to już inna sprawa. Natomiast jeżeli mówi pan o... Oj, przepraszam, muszę sobie popić kawy. Natomiast jeżeli pan mówi... Jeżeli pan jest na przykład dyslektykiem i pan sam się uczy tego języka, no to podobne ćwiczenia trzeba stosować. Dużo ćwiczeń ze słuchu, zapisywanie dźwięku, dzielenie dźwięku na głoski sobie, czyli jeżeli pan słyszy jakiś dźwięk, wyraz na przykład, ten wyraz niech będzie na przykład wyraz through, tak? Pisany tychy, ry, o, u, g, h, tak? To już tak po polsku tu przespeluję, składający się z tychy, ry, o, u, g, h, 7 liter, a mamy trzy dźwięki, s, r, u, no to dobrze sobie to po prostu podzielić, przeanalizować właśnie, zaraz, a pisane tyle dźwięków, pierwszy dźwięk to jest s, drugi jest r, trzeci jest u, może zrobić sobie jakąś zamiankę, zamiast u wstawię o, będę miał thro, zamiast o wstawię i, będę miał three, na przykład tak manipulować w ten sposób, i czyli zwiększać swoją jakby świadomość tego mechanizmu przekodowującego znaki z jednej strony na drugą stronę. Nie wiem, czy to odpowiada na pytanie. Ja tu już nic nie mam. Kończy się czas. Dobrze, no to jeżeli nie ma pytań dalszych, no to jeżeli państwo jesteście. Tak, bo to już mam 18 po 7. Nie widzę. A nie widziałem nikogo. Aha. Chatman.
Olsen, czy liczba języków ogranicza zdolność ich opanowania? Czy lepiej parę, ale doskonale? A, no tak, no to jest pewnie, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie. Ogólnie badania, przepraszam, badania pokazują, że uczenie się języków obcych, czyli doprowadzenie siebie do multilingwalizmu, jest pewnego rodzaju zjawiskiem kuli śnieżnej, czyli albo lawiny. Zaczyna się malutko, powoli, a później już idzie to samemu. Czyli innymi słowy, pierwszy język obcy jest najtrudniejszy, chyba. Drugi jest już łatwiejszy, abstrahując od tego, czy to jest z tej samej rodziny, tak jak tam pani wcześniej pytała, romańskiej, czy to jest z innej rodziny, czy też zupełnie język odległy, no, powiedzmy chiński, prawda? Ale im więcej nabywamy języków, tym każdy następny jest nam łatwiej się nauczyć, bo mamy już wypracowane sposoby uczenia się tego języka i zachowania pewne, nabyte z poprzednich procesów. I w zasadzie każdy następny jest już bardzo, znaczy bardzo, jest po prostu łatwiejszy. Jeszcze to pytanie. Coś tam, jakiś element miało pana Olsena. A, czy lepiej parę, ale doskonalej? No to już zależy od potrzeb, od tego po co, prawda? Jeżeli, nie wiem, chce pan albo pana dziecko studiować na przykład za granicą, wiadomo, teraz młodzież jest mobilna i jeździ tu i tam, prawda? Pierwszy rok robi na przykład, czy te studia BA robi w Anglii, a następne studia, bo magisterskie, bo tam jest jakiś fajny, fajny kierunek, ma w Oslo i tam jest to po norwesku. Wobec tego, no, zdecydowanie lepiej nauczyć się wtedy angielskiego i norweskiego niż jeszcze przy okazji duńskiego i innego języka. Ale to pytanie doprowadza mnie do takiej bardzo ogólnej uwagi, że w pewnym momencie, ponieważ ta nauka języków bardzo szybko i łatwo przychodzi, im więcej ich znamy, w zasadzie dochodzimy do czegoś, do takiego, nie jest to moim udziałem, niestety, bardzo żałuję, ale jestem sobie to w stanie wyobrazić, no i czytałem też o tym. Dochodzimy do takiego momentu, że uczymy się już języków dla samej przyjemności uczenia się języków. I to jest fajne zjawisko. Po prostu. Znać 18 języków, w tym jakiś jeden, nie wiem, Papua z Papuły Nowej Gwinei, który na przykład wymiera, prawda? Albo na przykład w Polsce również można znać jakiś. A w Polsce jest ostatnich 70 native speakerów języka tak zwanego wilamowskiego w okolicach Bielska Podlaskiej, który jest językiem taką mieszaniną niemiecko-holendersko-polsko-czeską. Bardzo ciekawy język, który zresztą został odtworzony w filmie Madejskiego Krzyż i Młyn. Tak? Taki film był. Tam mówią, analiza obrazów Bruegla tam była i tam mówią właśnie w tym języku wilamowskim. Może tego się nauczyć. Mógłby pan nowym native speakerem języka, tam tylko najstarsza osoba mówiąca tym językiem ma 70 lat we wsi Wilamowice koło Bielska Białej. Koniec, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Zapraszam za tydzień, kiedy będziemy mówili o uzdolnieniach językowych i o testach, o teście jednym, badający te uzdolnienia.